Hej, witam wszystkich, tu Dalia i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z mojej serii Szybka Budowa. Tym razem jest to kolejna kolaboracja, którą robię z Simmes. Link do jej kanału możecie znaleźć w deskrypcji poniżej tego wideo. I naprawdę bardzo bym chciała Wam polecić jej kanał do obejrzenia. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo do oglądania. Sama osobiście bardzo często oglądam jej kanał, bo naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne filmiki ma, zamieszcza i bardzo, bardzo chciałabym Wam to polecić. Ponadto ta kolaboracja jest tak jakby dwuczęściowa. Jest to pierwsza część teraz naszej kolaboracji i kolaboracja polega na tym, że na początku właśnie zbudowałyśmy obie takie stare, zniszczone domy, można powiedzieć rudery właściwie. I w drugiej części naszej kolaboracji będziemy je nawzajem sobie właśnie urządzać, odrestaurowywać, dlatego bardzo, bardzo się cieszę już na tą kolejną budowę, ponieważ jest to bardzo fajne wyzwanie dla mnie samej. Było to fajne wyzwanie właśnie zbudowanie takiego starego, zniszczonego domu. Zrobiłam to pierwszy raz i naprawdę, naprawdę sprawiło mi to mnóstwo frajdy. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało. I naprawdę mam nadzieję, że się również Wam spodoba. Odnośnie tego mojego domu, jest to stary taki dom w wiktoriańskim stylu. Jest to dom, który od lat stoi opuszczony, ponieważ po śmierci właściciela po prostu nikt go nie kupił przez bardzo długie lata, dlatego tak stoi taki opuszczony i właśnie bardzo, bardzo niszczeje. Nazwa tego domu to jest właśnie Hidden Splendor, czyli jakby takie ukryte piękno, ponieważ jest ten dom właściwie z natury bardzo piękny. Za czasów, kiedy właśnie właściciel jeszcze żył, to ten dom był naprawdę, naprawdę piękny, pełen uroku. Wszyscy sąsiedzi zazdrościli tego domu, a teraz no niestety strasznie, strasznie zniszczał, podczas kiedy stoi taki opuszczony, chociaż nie do końca jest jednak opuszczony, ponieważ co jakiś czas właśnie przychodzą ludzie nocować tutaj, kiedy nie mają gdzie się indziej udać. Dlatego też właśnie możecie w środku później zobaczyć, że są takie jak opuszczone, już bardziej nowoczesne meble, na przykład jakiś właśnie tam jest stolik turystyczny, jest również takie krzesełko turystyczne. No i oczywiście są też meble, które nie zostały wyniesione po śmierci właściciela i tak po prostu zostały tutaj i zniszczały nawet bardziej. Oczywiście są brudne, bo wszystko, co się dało, to jest przecież brudne w takich domach stojących przez lata, opuszczonych. Dlatego, no cóż, bardzo dużo brudu, kurzu, umieściłam tam również pajęczyny, bo to najczęściej, co można znaleźć w takich zniszczonych, opuszczonych przez lata domach. No i cóż, również. W każdym razie dom był od czasu do czasu odwiedzany, czasem ktoś tam spał, kiedy nie miał gdzie pójść i tak właśnie zostało, że możecie znaleźć również mnóstwo graffiti wszędzie w środku i na zewnątrz również. Jest on również bardzo zarośnięty, ponieważ jest to stary drewniany dom, bardzo dużo właśnie różnych zarośli możecie znaleźć wszędzie naokoło. Jest obrośnięty bluszczem, którego nikt przecież nie strzygł tutaj od lat. Również potem będziecie mogli zaobserwować, jak wygląda ogród. Ogród jest bardzo, bardzo zaniedbany. Wszędzie są różne takie wielkie krzaczory, można by powiedzieć właściwie chaszcze najróżniejszego rodzaju, ponieważ, no, jak wiadomo, przez te wszystkie lata nikt o ogród również nie dbał. Znajduje się również w ogrodzie basen, który będziecie mogli później zobaczyć. Basen jest również cały zarośnięty i zniszczony. Brudna woda. No, w zasadzie to, co można znaleźć w takich opuszczonych, starych domach. Również wiele rzeczy w takim domu zniknęło, jak na przykład drzwi. Zostały same framugi, bo już co niektórzy zabrali sobie drzwi, także w niektórych miejscach nawet nie ma drzwi, zostały same framugi. Również właśnie tacy pracownicy miasta od czasu do czasu przychodzili tutaj, chcieli właśnie, żeby ten dom jednak nie był zamieszkiwany przez dzikich lokatorów. Starali się właśnie
właśnie przybijać różne deski do tych framug, do drzwi, do okien, żeby właśnie nikt nie mógł tam wejść. Według ich mniemania miało to chronić dom przed dzikimi lokatorami, jednak oczywiście tacy lokatorzy zawsze znajdą jakąś drogę do środka, dlatego nie chroniło to jakoś bardzo tego domu. No i cóż, tak sobie stoi właśnie ten dom, taki opuszczony, zniszczony i mam nadzieję właśnie, że teraz dzięki tej kolaboracji odzyska swoją chwałę, świetność swojego wyglądu. Ale to już będzie właśnie robić sim mess z moim domem, z tym właśnie tutaj, z tą posiadłością, a ja będę właśnie w następnym wideo dekorować i naprawiać dom, który, taką ruderę, którą ona dla mnie zbudowała, także to będzie druga część naszej kolaboracji i już naprawdę nie mogę się doczekać, bo jest to bardzo, bardzo fajne, ekscytujące, jest to nowe wyzwanie, którego jeszcze nigdy nie robiłam i bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Wam również się to wideo spodobało i podoba. Także bardzo, bardzo fajna frajda dla mnie, jeśli chodzi o budowę tego domu. Ponadto również jest tutaj dużo, dużo różnych właśnie takich zniszczeń, które trzeba dodatkowo odrestaurować w tym domu. Jak już mówiłam, wszędzie są różnego rodzaju chaszcze i krzaczory w ogrodzie, które będziecie mogli zaobserwować za chwilę. Są również resztki płotu, które niestety nie wytrzymały naporu najróżniejszej roślinności, która tam wybujała, wyrosła. Część została po prostu, muru się zapadła, będziecie mogli to również potem zaobserwować. Tutaj właśnie możecie widzieć te deski, które pracownicy miasta próbowali poprzebijać, żeby nikt tutaj jednak nie wchodził, ale oczywiście za dużo to tutaj nie zdziałało. No, to chyba wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć o tym domu. Możecie go również znaleźć w galerii, ponieważ właśnie stamtąd Simmes go właśnie ściąga. Jeśli macie ochotę również go przerobić w swojej własnej, prywatnej grze, to będzie mi bardzo miło. Możecie go znaleźć pod moim nickiem w galerii, to jest Jontus83, a dom nazywa się Hidden Splendor. Mam nadzieję, że wideo i cały dom się Wam spodobało. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. I proszę o łapki w górę, o komentarze i o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, mam nadzieję, że Wam się wszystko spodobało. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkim super udanego weekendu. I do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!